Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ciekawych minigier. Tym razem w serii Imasz przyszła pora na labirynt. A następny odcinek będzie już z literkami. Przepraszam bardzo. No i tak, czym jest Imasz Labirynt? Jak sama nazwa wskazuje, jest to labirynt, w którym musimy przejść z jednego punktu do drugiego. Ale przy okazji właściwie to możemy zbierać różne kosztowności po drodze. No i goni nas duch. Ten duch porusza się no tak jak my, czyli my robimy krok i on robi krok. No i nie możemy dać mu się złapać. No dobrze. Weźmy może na początek poziom łatwy. Spróbuję tutaj zagrać na każdym możliwym poziomie. Ale poziom łatwy po prostu bywa no dosyć... No aż za prosty, bym powiedział. Okej. Więc... to, co wam mówiłem, że my robimy krok i duch robi krok, to bardziej tak naprawdę obowiązuje przy tych najwyższych poziomach trudności. Natomiast w momencie kiedy mamy taki oto tryb, no to wiecie, to sami widzicie, że ten nasz oponent nie jest jakoś szczególnie trudny. Okej, klepsydra go zatrzymuje. Natomiast tarcza daje nam możliwość przejścia przez ducha. No, nie ukrywam, że się to bardzo przydaje. Tylko czy na tym trybie to będzie mi potrzebne w jakikolwiek sposób? Raczej będzie. Okej, i idziemy do skarbu. Jak widzicie, te klucze... Co właściwie nam dają te klucze? Te klucze nam dają tyle, że... Możemy sobie nimi odblokowywać różne przejścia do tych kosztowności. Ale i właśnie do naszego skarbu. Dobra, jeszcze raz. Na poziomie prostym. Teraz tak. Zbieramy te kryształki. Jestem ciekaw, jak wyglądają te... Znaczy... Czy jest jakaś baza tych labiryntów, czy może to wszystko w jakiś inteligentny sposób się generuje? Taki rogalik bardziej. Było blisko. Dobra, weźmy tarczę. Trochę się zacząłem obawiać tego ducha. No na pewno jest to trudniejszy labirynt, aniżeli tamten poprzedni. Okej. Wypadałoby teraz wyjść. Nie, tutaj nie ma wyjścia. Tu jest wyjście. I proszę Państwa, jesteśmy przy skarbie. No dobra. To jeszcze raz prosty, a potem sobie przejdziemy poziom średni. Tak, to jest właściwie taki miły zabijacz czasu. Nie żeby to była jakaś super potężna gra. Raczej mi się szybciej by ta gra znudziła, aniżeli na przykład właśnie takie literki, czy pamięć, czy właśnie wisielec. Ale również z tego całego zbiorowiska gier uważam, że ta także zasługuje na uwagę, bo będą też gry, których tutaj raczej nie uwzględnię, bo jeśli chodzi o krzyżówki, bo te też są dostępne, to raczej tak średnio bym powiedział. To znaczy jest tam dużo propozycji krzyżówek, ale one nie... Dla mnie najlepsze takie, powiedzmy, gry krzyżówkowe to takie, w których te krzyżówki są... losowo generowane i to by moim zdaniem miało najwięcej sensu. Okej, zmieńmy poziom. Weźmy teraz poziom średni. Udajmy, że coś umiemy. Dobrze. Okej. Na razie tego nie odczuwam. Ale teraz w sumie tak. Widzę, że ten duch jest o wiele, wiele szybszy. Nie aż tak super szybki, żebym tutaj nie zdążył czegoś zrobić. A, no i labirynt. Labirynt też jest większy. Labirynt też jest większy.
Ja tych kryształków co prawda nie muszę wszystkich zdobywać, ale postaram się mimo wszystko. Okej. Tu widzę, że jest taki trochę ślepy zaułek. Zatrzymajmy więc naszego ducha. Aj, popełniłem błąd. Nie. Tam się nie mam co cofać. Nie ma tam za ciekawych rzeczy. Dobrze, mamy tarczę, więc jest to pod kontrolą. Też po tarczę pójdę. A ty, duszku, sobie postój. Teraz tak. Tędy. Właściwie to się muszę tak całkowicie jakoś cofnąć, nie? Kurde, ej. Pomyliłem drogi. No, to jest już taki solidny labirynt. Okej, okay, tędy. Nie jest to może labirynt tak trudny jak ten z Modiego i Nany. No, ale też może sprawić pewne trudności. Jej, udało się. No to jeszcze raz. Poziom średni. Wygląda to podobnie. Może i nawet... ale nie, chyba nie jest takie samo. Wydaje mi się, że jednak są pewne różnice. Z racji, że jestem kapitalistą tutaj w tej grze, właśnie wcielam się w taką postać, to zbiorę wszystkie kryształki. A można też to kojarzyć z komunizmem, bo czerwone, prawda, kto co woli, prawda. To, co nas goni, to jest niewidzialna ręka rynku. Swoją drogą słyszałem, że jest już taka gra, taka powiedzmy turówka, o ile dobrze pamiętam, w której... można, znaczy, która jest takim prześmiewczym komentarzem związanym z kapitalizmem i tym podobnymi rzeczami. I tam rzeczywiście można się zmierzyć z niewidzialną ręką rynku. Fuck. No to zginąłem. Zginąłem. Koniec gry, dopadł cię duch, potrzebujesz pomocy, sprawdź tutorial. Ja wiem jak grać, znaczy... Jestem ciekaw na czym ten tutorial polega, przecież jest wiele labiryntów. No ale dobra, zmieńmy poziom. Rozpocznij grę, poziom trudny. Ta gra nam akurat nie nalicza błędów, bo w takim wisielcu jest pokazane ile na ile haseł zostało odgadnięte. Boże święty, jakie to jest duże. Boże! Jeszcze raz. Ja ledwo co zacząłem grę i już ją skończyłem, więc grubo. Okej, okay, nie mogłem nawet iść po te klucze, no bo jak? Jeszcze raz. No, poziom trudny... jest pieruńsko trudny. Okej, okay, czyli właściwie ja za bardzo nie wiem, jak ja mam te kryształki brać. Przecież jeśli ja... Ten duch tak naprawdę jest dwa kroki za mną. Okej, okay, mogę go jedynie spowolnić właśnie poprzez te bonusy. No i to właściwie chyba jedyny sposób, nie?
Boże, muszę sobie obniżyć. Tu jest ten skarb. Aj, źle zrobiłem. Mogłem tego nie brać w ogóle. Fajnie, muszę te klucze zdobyć. Ciekawe w jaki sposób. Mogę. A, nie mogę. No i to jest koniec. Mój, niestety. Dobrze. Mam nadzieję, że pokazałem wam tu mniej więcej jak ta gra wygląda. No, poziom średni jest jeszcze znośny, ale na poziomie trudnym już naprawdę ciężko się gra. No i cóż mogę powiedzieć, no do następnego. Żegnam się z wami, no i w następnych ciekawych minigrach również będzie seria Imash.